Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 sierpnia 2023 roku. Pozdrawiam z Tychów, a dokładnie z ogrodu parafii ewangelicko-augsburskiej w Tychach. Słowami, które na dzień dzisiejszy są przeznaczone, są to słowa z pierwszej księgi Kronik z 29 rozdziału 15 wiersza. Pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami. Jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. I z drugiego listu do Koryntian, 4 rozdziału, 16 wiersza. Nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I słowa księdza Pawła Gerharda. Wszystko raz zginie, Bóg sam nie minie, jest, był i będzie. On rządzi wszędzie, niezmiennie wola i myśl Jego trwa. Bóg też swojej łaski nie zmieni, jej blaski serce nam koją i w radość je stroją. Bóg w swej miłości zbawienie nam da. Słowa, które przed chwilą przeczytałem, zwłaszcza słowa z pierwszej księgi Kronik, widzę, że mocno mi tutaj prześwietla, to są słowa, które na pierwszy rzut oka nie do końca brzmią pozytywnie, no bo mamy tutaj mowę o tym, że tylko pielgrzymami jesteśmy i przychodniami, zresztą jak wszyscy nasi ojcowie, a nasze dni są jak cień na ziemi, są beznadziejne. No umówmy się szczerze, nie są to słowa, które podbijają nadzieję i rzucają w nas chęć do życia. Natomiast właśnie wbrew pozorom te słowa powodują we mnie jakby taką, jakby natężenie energii do tego, żeby nie marnować tych poszczególnych małych chwil, przede wszystkim dni, które są mi dane. Bo mamy chyba wszyscy świadomość tego, że każdą chwilę, każdą godzinę, nawet minutę, każdą dobę i każdy rok można przeżyć dwojako, albo nawet trojako. Z jednej strony można wykorzystać każdy dzień i każdą swoją komórkę do tego, żeby dać z siebie jak najwięcej energii i zaangażowania. Albo możemy pójść w drugą stronę, stwierdzić, że to wszystko nie ma sensu, jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj chwilę, no i nic też nie zmienimy. Ja powiem szczerze, jestem raczej z tych, którzy chcą korzystać z życia, chcą skorzystać z nadarzających się okazji, chcą korzystać z każdego dnia, jaki Bóg z łaski każdemu z nas w tym i mi daje. I powiem szczerze, takie słowa, kiedy słyszę, że jestem tutaj tylko pielgrzymem, że to wszystko za chwilkę się skończy, jakby pobudzają mnie do tego, żeby jednak coś po sobie zostawić, żeby coś spróbować, żeby iść choćby ten jeden krok każdego dnia dalej, żeby zobaczyć coś więcej, bo nie wiem, jak będzie wyglądał dzień jutrzejszy i czy będzie mi dane zrobić tak dużo, jak jest mi dane dzisiaj. Tak więc na 16 sierpnia, jest dzisiaj środa, życzę nam wszystkim tego, żebyśmy mieli takie poczucie jednak sprawczości. Pomimo tego, że no możemy mieć poczucie tego, że no czasami nie wszystko się udaje, nie wszystko być może ma sens, ale każdy dzień jest jednak niepowtarzalny, każdy rok jest niepowtarzalny, każda chwila jest niepowtarzalna, a jeżeli jest niepowtarzalna, jest nam dana z łaski, no to warto ją wykorzystać. I dzisiaj, no tak szczególnie dzisiaj, życzę Wam, abyście potrafili wykorzystać każdą daną Wam z łaski Bożej chwilę. Tyle. Pozdrawiam jeszcze raz z Tychów. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem. Amen.